Proszę odpowiedzieć przewodniczącego KNF-u, w jakim terminie KNF, bo już 4 lata czekamy, zamierza zwrócić się do podmiotów nadzorowanych, czyli banku, gdzie cały ten proceder był, nie tylko idea, o kiedy banki mają oddać pieniądze, bo banki na tym skorzystały. Były pakiety wierzytelności różnego rodzaju, były transakcje, były korzyści, była prowizja przez Idea Bank 65 milionów, ale KNF w ciągu 4 lat nie wystosował żadnego wezwania do podmiotów nadzorowanych. Mało tego, mając na uwadze ten raport NIK-u, KNF nawet z pismem nie wystąpił do prokuratorii generalnej, żeby prokuratoria generalna rozważyła zwrócenie dojścia do ugody. Nic się w tej sprawie przez 4 lata nie dzieje. A mając na uwadze pismo i premiera, jego wniosek i raport Najwyższej Izby Kontroli, w ciągu 4 lat nic nikt nie robi ze strony praktycznej, żeby tym poszkodowanym, którzy nie odzyskali środki finansowe, zacząć powoli zawierać ugody i żeby Skarb Państwa, mając na uwadze raport NIK-u, rozważył realnie zwrot środków finansowych. Również tutaj KNF, w sprawach frankowych KNF jeszcze coś tam próbuje robić. Występuje do podmiotów, do banków i tak dalej. A dlaczego nie występuje w sprawie GetBacka? Przecież wszystko się zaczęło, przecież każdy z naszych rodzin, my mieliśmy środki finansowe na rachunkach bankowych, które były objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Czy można, tak? Tak, prosimy. Dzień dobry Państwu, Marcin Bunian. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący za zaproszenie, za możliwość zabrania głosu. Następnie chciałbym tutaj w imieniu poszkodowanych podziękować bardzo wszystkim członkom Senackiego Zespołu do Spraw GetBack, że Państwo po prostu podjęliście się tego tematu, że miejmy nadzieję, to systemowe rozwiązanie, na które najbardziej zależy poszkodowanym, to jest uzyskanie konkretnie gotówki, żeby w tym systemowym rozwiązaniu była przewidziana ta konkretna kwota rekompensacyjna gotówkowa, tak? Czy to będzie w ramach modyfikacji jakiejś ustawy, czy będzie nowa ustawa, że z funduszu celowego, to ewentualnie pan profesor mógłby doprecyzować, pan Paweł Szczęście, jak on to technicznie będzie widział. Że ja uważam, i również myślę, że poszkodowani tutaj również zabiorą głos pani Emilie. No to dosłownie króciutko, każde inne rozwiązanie, które nie jest rozwiązaniem gotówkowym, to nie jest rozwiązanie systemowe, ponieważ ideą tego rozwiązania systemowego jest to, w tym konkretnym przypadku, żeby nie kierować ludzi do sądu, żeby to zrobić bezsądownie na etapie postępowania administracyjnego przed na przykład Urzędem Ministerstwem Finansów czy innym, czy Ministerstwem Sprawiedliwości, który po prostu te środki zgłosił. Dziękuję bardzo i jeżeli powinna zabierze głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Cieszę się, że mogę tutaj być kolejny już raz. Widzimy się już chyba, zaczęło się to chyba półtora roku temu. Mam cztery... No nie, pierwszy raz się spotykaliśmy chyba zimą zeszłego roku. Tak mi się wydaje. Rozumiem. Chciałam tutaj cztery tematy nawiązać do cztery tematy i je mówić. Przede wszystkim nawiązuję tutaj do tego, co pan Artiom już powiedział. Przede wszystkim nam pokrzywdzonym po ponad 4 latach zależy najbardziej na tym, żeby to było rozwiązanie systemowe, czyli po prostu, żeby nam wypłacono gotówkę. Powstał pomysł taki na przykład, ażeby powstał fundusz rekompensat. I Państwo chcą, czyli jest taka idea, żeby najpierw do niego ściągać pieniądze z kar, które zostały nałożone przez KNF lub UOKiK, a później wypłacać pieniądze. Ja proponuję i my proponujemy, żeby była ta sytuacja odwrócona. Wszyscy wiemy, prokuratura doskonale wie, większość urzędów doskonale wie, ile jaki pokrzywdzony, ile która osoba straciła. Najpierw niech Państwo utworzy sobie ten fundusz, wypłaci pieniądze od razu pokrzywdzonym z góry, a później niech ściąga te pieniądze od tych urzędów i od tych firm i od tych osób, które nas okradły lub też na które nałożono kary przez KNF. Państwo ma wszelkie narzędzia i środki, ażeby te kary móc ściągać. My nie mamy. My się miotamy między jednym urzędem, między drugim, trzecim, dziesiątym i dwudziestym. To jest pierwsza rzecz. Do tego tutaj chcę też nawiązać, że takie rozwiązania, które proponują kancelarie prawne, jak na przykład możliwość występowania z pozwem cywilnym przez 10 lat lub też obniżenie kwoty. Ja rozumiem, że ta kwota będzie obniżona do 1 grosza lub
jednej złotówki, bo i takie rozwiązania właśnie to będą drugoplanowe, bo tak naprawdę one są dobre dla kancelarii prawnych, nie dla pokrzywdzonych. Kolejna rzecz, tu chcę nawiązać do tego, co pan senator Kwiatkowski dzisiaj napisał w mediach społecznościowych, mianowicie, że KNF oraz Ministerstwo Sprawiedliwości nie popiera przyjętych rozwiązań prawnych. No, jak my to czytamy, to dla nas jest to absolutnie skandaliczne. Nie znamy też powodów, dla których ani KNF, ani Ministerstwo Sprawiedliwości nie poparło. Byliście uprzywilejowaną grupą. Cytat z dyrektorka. Ale ja się nie zgadzam. Ja nie uważam, że jesteście uprzywilejowaną grupą. Przepraszam, że... Ja również się nie zgadzam. Przede wszystkim w naszej opinii KNF nie ma absolutnie jakichkolwiek kompetencji do tego, ażeby w ogóle opiniować tego typu inicjatywy. Dlaczego? Dlatego, że to był przede wszystkim ten najważniejszy urząd, który miał nadzorować rynek finansowy. Miał nadzorować GPW, to co się dzieje na giełdzie, miał nadzorować spółki giełdowe, miał nadzorować banki, miał nadzorować fundusze inwestycyjne i miał nadzorować również domy maklerskie. Nie robił tego, więc jeśli KNF dopuścił do tak wielkiej afery, gdzie jest tak wiele osób pokrzywdzonych, gdzie jest tak wiele osób, które są zamieszane w tą aferę, to wyraźnie mówi o tym, że nie ma kompetencji do tego, żeby się zajmować. Ja pamiętam spotkanie, na którym byłam i pan, ewentualnie je oglądałam online, i pan senator Kwiatkowski odpytywał KNF, dlaczego nie zrobili tego czy tamtego. No i pan Mikusiński, dyrektor jednego z departamentów w KNF, powiedział, że mieli stare komputery. No to pamiętam, co pan Kwiatkowski odpowiedział na to. Doposażyli się, ale od tamtej pory kompetencji im nie przybyło. Tak? Kolejna rzecz, no to Ministerstwo Sprawiedliwości, to przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości powinno zależeć na tym, ażeby w kraju nastąpiła sprawiedliwość. I to jest dla mnie w ogóle niepojęte i skandaliczne, ażeby Ministerstwo Sprawiedliwości uniemożliwiało pokrzywdzonym dochodzenie roszczeń. No i teraz tak, kolejna rzecz to jest taka, że takie urzędy jak BFG czy KNF blokują nam możliwość odzyskiwania roszczeń w sądach cywilnych. My sami na własną rękę jako pokrzywdzeni występowaliśmy do tych sądów. BFG poprzez zawieszanie naszych spraw sądowych na święty nigdy, bo my nie wiemy, kiedy te sprawy zostaną odwieszone, tak naprawdę skazuje nas na to, że my jesteśmy pozbawieni prawa do sądu. To jest jedna rzecz. I na pewno wiele osób będzie występować ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Mielczarek, napisałem książkę o systemowych przestępstwach dokonywanych w Polsce przez banki i instytucje finansowe. Jestem już dosyć mocno rozpoznawalny w Polsce w mediach społecznościowych, na Twitterze, pod nickiem Dariusz AntyB1. Pisząc książkę, przeanalizowałem sprawę GetBacku dosyć wnikliwie, rozłożyłem na czynniki pierwsze, jak to się stało. Także moim zdaniem ta inicjatywa ustawodawcza jest dosyć prosta, żeby państwo polskie, skoro w dzisiejszej rzeczywistości prawnej jest blokowana, bo wiemy to, widzimy to, nie? Przecież to powinien być premier, który premier analizuje ze względu na jego wiedzę i doświadczenie, analizuje tę sprawę w ciągu 10 minut. To jest oczywiste, on się zajmuje tym całe życie. Brak chęci. Przecież, brak chęci. Ja jeszcze jedną rzecz chcę. To, co mówi pan, powinno być przez 4 lata przez państwa i w ogóle... przez państwa, to co my mówimy na tych banerach, krzykach i tak dalej, jako poszkodowani, to powinno być przez państwa nagłaśniane. Przepraszam, jak był Amber Gold, napieprzane było jak nie wiem co, od rana do wieczora. Czy o GetBacku się cokolwiek mówi? To jest większe ile razy. Kto właśnie, o to chodzi. Po prostu ja już krótko skończę za chwilę. Ja już krótko skończę. I także to od strony prawnej mi się wydaje, że to jest dosyć... Senat ma taką swoją sprawczą moc, że może przygotować tą ustawę, żeby przez Sejm ją przegłosować. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak PiS, partia, która nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, głosowałoby za tym, żeby poszkodowanych ochronić. I to jest bardzo dobre wyjście. Skoro
Gdzieś w tym momencie ludzie, którzy w polskim państwie nie zależy im, a nawet blokują rozwiązanie tej sprawy, to niech państwo polskie wyłoży te 3 miliardy, co nie jest, myślę, dla państwa polskiego jakąś aż tak dużą kwotą, żeby to zrobiła, i w tej ustawie nakaże sądom natychmiast zabezpieczyć majątek osób, w które w 95% już jest dookreślone, że są winni tego oszustwa, a oni ten majątek mają. To jest prosta rzecz w gruncie rzeczy. I mogłaby być bardzo szybko zrealizowana. Dziękuję bardzo, bo jeszcze inni chcą zabrać głos.